pomysł narodził się 3 lata temu w Trójmieście. Z okazji WOŚP-u stwierdziliśmy, że będziemy robić jakąś tam fajną akcję, która pozwoli nam zapełnić zimowe dni, kiedy nie pracujemy, tak? A też dać radość przy okazji dzieciakom i też te okna szpitalne, które często nie są myte, też zostają, może nie jakoś perfekcyjnie, ale zimową porą zostają fajnie wyczyszczone. Na ogół dzieci jak są obudzone, a już są, bardzo się cieszą, znaczy reagują, my rysujemy im na szybach różne rzeczy, możemy zagrać w kółko i krzyżyk. Niektóre okna się otwierają i na tą okoliczność będziemy częstować drobną ilością cukierków i lizaków. Dla dzieciaków, które są akurat dzisiaj w szpitalu, takie wydarzenie no jest bardzo atrakcyjne, ma bardzo duże znaczenie. To jest odmiana od szpitalnej monotonii. To jest zobaczenie czegoś niesamowitego przez okno, to jest zabawa, to są emocje wspólnie z rówieśnikami. Dzieciaki się spotykają w salach chorych, wspólnie czekają na alpinistów za oknami. Duże, atrakcyjne wydarzenie. W zasadzie cała społeczność naszego szpitala dzisiaj tym żyje.